goście, siemanko! Poproszę o zdecydowanie więcej mocy, siemano! Dobrze, kochani, czy wy wiecie, co tu się będzie działo, czy nie wiecie? Nie wszyscy wiedzą, to ja opowiem, tak pokrótce. Słuchajcie, zaraz wystąpi przed nami grupa najlepszych polskich kaskaderów samochodowych oraz jeden stunter motocyklowy. To są ludzie, którzy każdego dnia tu na pokazach ryzykują swoje zdrowie tylko po to, żeby wam zaimponować i wam podnieść poziom adrenaliny. Stąd chciałbym was prosić o to, że jeżeli podczas tego pokazu coś wam się spodoba, coś wywrze na was wrażenie albo wam zaimponuje, a uwierzcie mi na słowo, że trochę tego będzie, żebyście zachowywali się jak najgłośniej tylko można. Stąd moje pytanie, dacie radę? Na razie mnie to tak średnio przekonało, to zrobimy małą rozgrzewkę. Najpierw rączki do góry podnoszą wszystkie panie. Wszystkie panie, które chcą mi dać swój numer telefonu. Nie, to panie, ręce do góry i bijemy brawo. Mocno! Doskonale. Dobra, ta sama czynność, panowie. Łapy do góry i bijemy brawo. Dobra, kochani, ręce mamy rozgrzane, teraz wasze nogi. Macie fajny metalowy podest pod sobą i wszyscy głośno tupiemy. Fantastycznie, dobra. Teraz zajmiemy się waszymi gardłami oraz przeponami. Najpierw panie, poproszę o głośne piski. Parwo, potężne męskie okrzyki. Panda Wikingów, elegancko. Dobra, kochani, to nie przedłużam. Słuchajcie, teraz połączcie to wszystko w jedną całość i zróbcie dla nich wielki hałas. Rozpoczynamy Leśland Jokrzyk. Już teraz zostajemy, kochani. Dajcie mu prawka! I start!
czasu. Będzie teraz kolejny przejazd i mamy Willy bez życia. On jeszcze do nas w tym pokazie, drodzy Państwo, powróci, także z Nixonem się nie żegnamy. Tymczasem płynnie przechodzimy już do naszych samochodów. Za mną ustawiają się cztery piękne bawarskie BM-ki. Jak się ustawią, to z całą pewnością będą gotowi do akcji. Natomiast pytanie brzmi, czy wy jesteście gotowi? No i co tam, nie są, nie? No też tak właśnie. Oni są dosyć wymagającymi gościami, także myślę, że jak nie będzie głośniej, to nie wsiądą i tak sobie będziemy tu stać. I co tam dalej, słabo? Jeszcze? Jeszcze tyle brakuje? Tyle brakuje jeszcze. Dobra, kochani, to teraz się skupcie. Jeszcze nie to! Tak, Grasiu, pokazuje, że już tak prawie. Dobra, ja wiem, co tych trzech przystojniaków przekona. Zrobimy coś takiego. Wszyscy panowie, totalna cisza, a panie, naprawdę głośne piski! No i to ich przekonało. Oni wsiadają, Nela startuje. Na początek może panowie mogą zrobić wielki hałas, bo telefon samochodu na jednocych na półkocznych kołach prowadzi Nela Adamczewska! Tu za nią Piotrek Graś, dalej Dawid Mianek-Kamiński, stawkę zamyka Marcin Wierzuński. Zaliczone perfekcyjnie!
Kamiński. Drodzy Państwo, widzę, że Nixon jest już gotowy zaprezentować jeszcze trudniejsze triki, także dajcie praskę! Jako pierwsze było Willy Combo, teraz coś dużo trudniejszego, zatrzymanie motocykla na przednim kole. Fachowo nazywa się to Stopi. Teraz będzie trudniej, Nixon spróbuje puścić kierownicę. Czy to się uda? Tak jest! A teraz będzie jeszcze trudniej, bo spróbuję założyć nogę za kierownicę i puścić kierownicę rękami. To jest niezwykle trudny trik. Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Udało się! I złapał wyjaśnia! Panie, najtrudniejszy techniczny trik, jaki można zrobić. Płynnie przechodzimy znowu do naszych samolotów, tym razem 5 bramek naprzeciwko siebie, za chwilę przed wami jazda precyzyjna. Chciałbym, żebyście teraz to wystartowali, dlatego na mój znak wszyscy głośno odliczymy od 3 w dół i pojedziemy. Uwaga! 3, 2, 1! We'll be right back.
to nie wszystko, co mamy przygotowane dla was w tym pokazie, co byście powiedzieli na to, żeby teraz jeden z naszych kaskaderów się przesiadł w coś większego niż BMW, takiego, co waży 7 ton i tym spróbował dla was zadyktować. Co wy na to? No dobra, przekonali, za kierownicą tego 7-tonowego podwórka marki Volvo siada Piotrek Raj! Przyjemność poprowadzić dla was, kochani, to wydarzenie. Słuchajcie, teraz tak, jeżeli wam się podobało teraz, to wpadnijcie koniecznie o godzinie 17. Wtedy inny pokaz taki w stylu filmu gangsterskiego. Strzelaniny, pościgi, wybuchy, efekty pirotechniczne, takie rzeczy, kochani. Teraz możecie schodzić do, my będziemy czekać na was tam w rogu. Sprawdźcie nasze media społecznościowe, Instagramy, Facebooki, TikToki, wszystkie inne. No YouTube, potęga wokalu. Tyle od was, od nas. Siema! Thank you.